Siema. Lego Ninjago to seria, która ma bardzo dużo najróżniejszych zestawów. Dostajemy często pojazdy, budynki czy smoki, których dzisiaj postanowiłem zrobić ranking w Tier Makerze. Zapraszam! Zacznijmy od tego, że w zestawach będę oceniał same smoki. Czyli to, że jakiś set jest genialny, nie oznacza, że smok, jakiego w nim dostajemy, też będzie wybitny. I będę zwracał uwagę głównie na wygląd konstrukcji, a nie na cenę. Dodam, że w tej tier liście nie będzie polibagów i tego czegoś. Mam nadzieję, że nie będziecie źli. Więc jeszcze nazwijmy jakoś tiery. Najlepszy. Bardzo megaśne. Świetne. Spoko. Średnie. Słabe. I najgorsze. Bierze najlepszy i najgorszy, wybierzemy jednego najlepszego, jak i najgorszego smoka. Zobaczymy, kto się okaże zwycięzcą, a kto przegranym. Dobra, rozpocznijmy. Zaczynamy od czterech smoków z odcinków pilotażowych. Jako pierwsze tego typu stworzenia w historii Ninjago wyszły naprawdę fajnie. W każdym z nich podobały mi się te odlane głowy, są dosyć ładne. Konstrukcje nie są jakieś rewelacyjne i z czasem smocze budowle w tej serii stały się po prostu lepsze. Ale mają też swoje plusy, na przykład podoba mi się ten kołnierz Urokiego. Więc trzy z nich idą na kategorię spoko, a najgorszy według mnie ten Kaja idzie na średnie. Proszę, nie bijcie mnie za moje opinie. Za to remake Legacy Smoka Ognia jest świetny. Jest masywny i najbardziej podoba mi się u niego ta zarysowana klatka piersiowa. Skrzydła materiałowe też są ładne i po prostu bardzo dobry zestaw. Nie mogę tego samego powiedzieć o innym remake'u 4+. Ja rozumiem, że to budowla przeznaczona dla najmłodszych, ale i tak nie powala. Skrzydła i nogi nie pasują proporcjonalnie do głowy i no co mam powiedzieć, to jest słaby smok. Za to świetnym smokiem jest Ultra Smok, czyli najbardziej dowolony koks z czterema głowami. Naprawdę ta budowla mi się podoba i jest też dosyć nostalgiczna. Tak samo świetny moim zdaniem jest remake Legacy tego zestawu, mimo że wolałem odlane głowy niż te zbudowane. Złoty smok jest spoko, podoba mi się i jest złoty, więc wiadomo, że jest bardziej prestiżowy. Remake Legacy też jest spoko, mimo że jest zdecydowanie mniejszy, ale też mniej kosztuje, więc jest git. Idzie tutaj. Smok Overlorda jest niezły, mógłby moim zdaniem być większy i bardziej szczegółowy, ale chociaż dzięki tej konstrukcji możemy odwzorować ikoniczną scenę jak zjada Lloyda, więc to jest plus. Spoko. No teraz czas na robota Nindroidów. Występuje tu na pewno oryginalna i niepowtarzalna kolorystyka i jestem fanem choćby tych pił na przodzie. Gorzej wygląda z boku, ale i tak idzie na świetne. Z czwartego sezonu mamy tytanowego smoka. Jest dobry, ale też dosyć generyczny i mało wyróżniający się. Idzie tutaj. Z piątego sezonu dostaliśmy aż 5 różnych smoków. Najpierw umówmy sobie te dwa małe smoczątka. Jako takie małe budowle dają radę i są jak najbardziej spoczko. Teraz czas na bestię mistrza Wu. Jest to ona całkiem niezła. Zdecydowanie pasuje wyglądowo do naszego starca i jest to całkiem oryginalna budowla. Idzie na świetne. Jeden z najbardziej znanych zestawów z Ninjago, Smok Moro. Podoba mi się kolorystyka jego ciała, które jest bardziej opływowe. Jest bardziej mroczny i właśnie w tym klimacie duchowym, którym się bardzo podoba. Daję go wysoko. Za to duchowy smok dołączony do perły przeznaczenia jest średni. Dalej ratuje go kolorystyka i skrzydła, ale ciało mi się w ogóle nie podoba. Trafia nisko. Teraz mamy zestaw z kolem. Dla mnie jest niestety słaby. Mały i dosyć brzydki, nie podoba mi się. Czarny ninja zasługuje po prostu na lepsze konstrukcje. Za to ten Jaya jest bardzo fajny. Tyle mam do powiedzenia, jest fajny. Smok energii Lloyda jest git. Zdecydowanie wolę tego typu skrzydła od tych zbudowanych w całości z klocków. No i jest całkiem spoko. Kolejny smoczek łączący kolorystykę Kaya i Nii to ciekawy koncept na zestaw. Świetnie się prezentuje i jestem jego fanem. Fanem też jestem mechanicznej bestyjki Lloyda z Ninjago Movie. Podoba mi się ta opływowość jego ciała i głowa jest świetna. Ma zaszczytne miejsce tutaj. Zwiastun Burzy i Prematka z 9 sezonu to dwa naprawdę przyzwoite zestawy. Smok Jaya jest dla mnie trochę lepszy niż ten ze Skybound, a matce wszystkich smoków brakuje tylko troszeczkę, by trafić na bardzo megaśne. Ale finalnie obadam na ten sam tier. Jeszcze jest ten nieduży smoczek ze Smoczej Jamy. Jest słodki. Smok lodu robił robotę. Jako dodatek do zestawu z zamkiem lodowego cesarza sprawdza się wyśmienicie.
Świetny. Tak samo świetne są dwa smoki ze wspaniałego Imperium. Uwielbiam ich gamingowy vibe. Ten smoczek z 13 sezonu jest jak najbardziej spoczko. Nie wiem co więcej mówić. A wprost genialnym smokiem jest ten czaszko księżnika. Ktoś, kto wpadł na pomysł kościanego smoka, powinien dostać podwyżkę. Czuć od niego ten wspaniały klimat. Jeden z najlepszych smoków. Zip jest bardzo fajnym smokiem. Podoba mi się kolorystyka turkusowa i ten wystający jęzor. Bardzo mygaśny secik. Na ten sam tier trafia też wodny smok Nii. Naprawdę to jest przykład idealnego smoka z Ninjago. Ciekawym tworem jest Brickhead pramatki na 10-lecie Ninjago. Jest uroczy i strasznie mi się podoba. Tego smoka możecie nie kojarzyć, bo jest on z ekskluzywnego zestawu dla pracowników LEGO. Jest okej, nic specjalnego. Bardzo słabymi zestawami są dwa smoki z Ninjago Core. Jaya wygląda po prostu źle, a Kaya jest trochę lepszy, ale jego nogi są tragiczne. Trafiają nisko. Za to bombowy jest otyły jaszczur Lloyda. Jakby ten wystający brzuszek skradł mi u niego serce. Potrzebowaliśmy smoka z nadwagą. Idzie wysoko. W zestawie Mechsamurai X dostajemy taką skrystalizowaną bestię. Fajny pomysł na konstrukcję, ale finalna budowla wyszła moim zdaniem słabiutko. Wygląda jakby była po prostu niezakończona. Leci tu. Złoty smok z Crystallized mógł być lepszy. Nie jestem wielkim fanem budowli, praktycznie w całości w złotym kolorze i niestety ta konstrukcja nie skradła mego serca. Mimo, że i tak jest. Spoko. Dobra, robimy rundę błyskawiczną. Szybki speedrun. To jest tylko trochę lepszy niż smok 4 plus Kaya. Całkiem mi się podoba, spoko. Kolejny nieudany smok, Score. Ten smok jest średni i jeszcze zamienia się w mecha. Co to jest? Po prostu słabe. Jak najbardziej mi się podoba. Piękny smok Jaya, chyba mój ulubiony niebieskiego ninży. Ładna kolorystyka i fajny dodatek do budowli perły przeznaczenia. Mały Raju jest najsłodszym smoczkiem ze wszystkich w dzisiejszym materiale. Najlepszy smok 4+. I bum, szybko poszło. Egalta jestem fanem. Podoba mi się czapka do zbierania ryżu na jego głowie i konstrukcja dobrze oddaje to, że jest on mistrzem. Na pewno się w jakiś sposób wyróżnia. Idzie wysoko. Ten mini smoczek z miasta turniejowego jest okej. Nie jest jakiś paskudny, ale mógł być o wiele lepszy. Średni. No i pewnie się teraz pytacie, jaki jest najlepszy, a jaki najgorszy smok? Najlepszy jest moim zdaniem smoczyca źródła ruchu. Po prostu rewelacyjna budowla smoka, która nie ma prawie wad i robi wrażenie. A najgorszy jest smoczek z tego zestawu. To coś. Chyba nie ma wielkiego szoku. W ogóle zapomniałem o smoku z perły przeznaczenia 4+. No wybitny nie jest, mógł być lepszy. Ale chociaż fajne skrzydła ma, nie wiem. Wydaje mi się, że to urąga inteligencji i poczuciu estetyki każdego trzylatka.